Cześć! Zapraszam Was do oglądania 43. odcinka z serii Przygód Wampirzycy w Jakonii. Nagrywam ten materiał w niedzielę, 15 lipca. O godzinie 17 odbędzie się finał Mistrzostw Świata. Osobiście bardzo bym chciał, żeby wygrała Chorwacja. Przy okazji chciałem pozdrowić Hatę i polecić Wam jego kanał. Hata Bushmana. Link jest podany w opisie odcinka. Hata też prowadzi serię z gry Skyrim. Robi też świetne materiały, jeżeli chodzi o mody do Skyrima. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, to bardzo Wam polecam. Zobaczcie sobie. A co do Jakonii, jesteśmy aktualnie w jakichś kanałach, nie wiecie gdzie. A to dlatego, że została nam pewna błahostka do zrobienia. Brakuje nam jednego unikatowego przedmiotu. To jest posążek królowej pszczół. On się znajduje w posiadłości Złotoblask, czyli praktycznie sam początek naszych przygód. Właśnie dodatkowo mamy dość duży problem, jeżeli chodzi o Wiakonię. Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli chodzi, pierwszy raz jestem w takim statusie, od 51 godzin Wiakonia się nie pożywiała, także jest na etapie głodujący wampir. Nie wiem, co to oznacza, zobaczymy, może to może mieć jakieś skutki tutaj negatywne, zaraz zobaczymy. Podatność na ogień, o kurczę, 75%. Nieprawdopodobnie. No, na razie nie widzę tutaj. Głodujący wampir, czyli to jest jednak na plus. Czyli jesteśmy już w takiej desperacji, można powiedzieć. Jesteśmy tylko bardzo podatni na ogień, także musimy się ustrzegać kontaktu z ogniem. Dobra, to ruszajmy. Dotarliśmy tutaj do tego Złotoblasku, żeby, kurczę, troszeczkę ciszej się poruszać, to rzućmy czar wyciszenia i jeszcze weźmy może do ręki sztylet. Tylko że kurczę, gdzie ten mój ebonowy sztylet? Coż ja to zrobiłem? Gdzieś go kurczę zgubiłem. Dobra. To w zastępstwie niech będzie ten sztylet ognia. A tutaj jeszcze wyssanie weźmiemy. Będziemy mieli do czynienia tutaj z ludźmi, także myślę, że wyssanie będzie jak najbardziej odpowiednie. No tak, przeoczyłem tą rzecz przy jednym z tych pierwszych odcinków. Kurczę, coś to... Nie wiem, co to było. Chyba pułapka, ale... Przeoczyłem właśnie. No i musimy się wrócić. To znaczy, przy okazji... Ja nie ukrywam, że my tu troszeczkę zrobimy zamieszania. Musimy się pożywić i to nie wiem, ile tych ciał musimy tutaj skonsumować, żeby... Wiakonia wróciła do swojego normalnego poziomu. Ci przeciwnicy są dość potężni, także zobaczymy, jak to nam pójdzie. Musimy ich na pewno wziąć z zaskoczenia, jest środek dnia, ale w pomieszczeniu na pewno sobie jakoś lepiej poradzimy. Jeżeli chodzi o ten posążek, to on się znajduje gdzieś na górze. Tylko nie wiem, jak to tam na tą górę wejść. Tu jest jakiś strażnik. Ciekawe, czy jakaś straż tutaj szpaceruje. Tak, dobra. O, dobra. Jest wejście na górę. Jesteśmy na drugim piętrze. No i tutaj już chyba zrobimy trochę zamieszania. Potrzebujemy krwi, jak nie wiem czego. Także na pewno zginie tu jakiś najemnik. Chyba już pierwszego widzimy tutaj. Spróbujemy go z zaskoczenia
Ciach, no dobra. Od razu się pożywmy. O, jak dobrze się pożywić. Ciekawe, czy to... Moja żądza krwi jest prawie nie do zniesienia, także... Powiem wam szczerze, że to nam chyba mało co pomogło. Dobra, przeszukajmy go od razu. Żelazną katanę ma. Nie będziemy nic zabierać. Tutaj coś nie... Tu też nic nie ma. Przecież ta ochrona jest. Kończy nam się zaklęcie. Rzućmy sobie jeszcze raz. Świetnie. Jak zwykle mi się napierniczyło. Na razie potraciliśmy nasze umiejętności, także... Skasowany. Dobra, jak się pożywimy. Tylko czy to już wszyscy są? Nie ma tu już nikogo więcej? Dobra. Tu gościu sobie śpi, także na tyle cicho się... Na tyle cicho się tutaj przemieszczamy, że nikt nic nie zauważył. Dobra. Już dwa ciała. Moja żądza krwi i głód wzrasta. Czyli to jeszcze chyba nie rozwiązaliśmy problemu. Zobaczmy na nasz status. Etap drugi. Ale chyba już niewidzialność powinna, z tego co pamiętam, zobaczcie, już się zmniejszyły. Zmniejszyła podatność na ogień i prawdopodobnie już tak, już wróciło nasze umiejętność, bo w miarę jak ten etap wzrasta, to jakby siły nasze wzrastają, ale tracimy nasze takie umiejętności, można powiedzieć, i zdolności dodatkowe. Od razu sobie ustawmy to znikanie. Żeby tak całkowicie się pożywić, to schrupiemy tego najemnika. No co jest? Coś się zbugowało chyba. Żądza krwi została zaspokojona. Dopiero teraz go zabiliśmy. A coś się spierniczyło. Zobaczcie, taki szczegół. Zostawiliśmy ślad na nim. Ma ślady po ukąszeniu. Dobra, to są jakieś drzwi, ale to chyba nie tutaj. Tutaj chyba bezpośrednio Aringot. Aha, i tak musimy otworzyć, dobra. Znowu nam się czar skończył. Kurde, dobra. Wreszcie się nauczyłem. To tak. Znikamy. Otwieramy zamek. No i tak. Dobra, tu jest ta pszczoła. Spadamy, nie zabijamy Aringota. Niech sobie tutaj funkcjonuje. Na pewno jest załamany tym, co się stało, ale... No cóż, takie są prawa rynku. Mocniejszy zawsze wygrywa. Maven ukarała go tutaj. Za brak posłuszeństwa okazało się, że ma naprawdę duże możliwości.
wynajęła nas do tego. No, chyba spadamy. Co to było? Dobra, ktoś nas zauważył, ale spadamy stąd. Tutaj też jest ochrona. Z tego co pamiętam, to tu było jakieś wyjście takie alternatywne. Kurczę. Dobra, niech nam się podładuje czar znikania. Broń schowajmy. Gdzieś tu było wyjście. No ciekawe, jak właśnie ta nasza gildia teraz wygląda. No jeszcze tutaj jest zejście na dół. Po tych wszystkich zadaniach specjalnych, no tutaj właśnie jest ten sejfik, z którego skradliśmy obciążające dowody, wyjaśniające w ogóle całą sytuację w spisku. No i rozwiązaliśmy cały wątek gildii złodziei. Ukaraliśmy Mercera Freya. I teraz chyba już czekamy tylko na naszą koronację, tak? Zostaniemy ogłoszeni. Dobra, skaczemy do wody. Spadamy stąd. Zostaniemy ogłoszeni nowym mistrzem gildii złodziei. Pierwszy raz mam styczność tutaj, jeżeli chodzi o ten wątek. Jest to wszystko dla mnie nowe. Bardzo dużo różnych przygód takich w ogóle niezwiązanych w ogóle z rozgrywką mieliśmy. Chodzi mi tutaj o te wszystkie bugi, jakie musieliśmy przebyć w tej grze. No ale miejmy nadzieję, że dotrwaliśmy tutaj do końca. Tak jak wam mówiłem. Jest jeszcze jeden mały szczegół, ale on jest też taki monotonny. Chodzi o tą koronę w Berenziach i zbieranie chyba 21 klejnotów. A to już mi się wydaje przy okazji. Może spróbujemy to zebrać. Tu chodzi o bardziej o przedmioty takie unikatowe. To już jest takie zupełnie niezwiązane. No, jestem tutaj. Raven. Coś nowi najemnicy chyba. No, witaj. Myślę, że czas oficjalnie przypieczętować tytuł mistrza gildii. Porozmawiaj z Brynjolfem. On wszystko przygotowuje. Dobra, ujawnimy im swoją twarz. Tak, buty zdejmij. Zdejmujemy kapturek. No i maskę. Niech zobaczą naszą twarz. W końcu będziemy mistrzem. Niech zobaczą, jak wyglądamy. Niech też będą świadomi, że jesteśmy wampirem. Mamy się spotkać z Brynjolfem. Nie wiem, gdzie on jest. No, jesteś, Brynjolf. No, witaj, Brynjolf. Cześć, przyjacielu. Czas formalnie wszystko przypieczętować. Czas zrobić cię mistrzem gildii. Nie martw się. Obiecuję, że pójdzie szybko i gładko. Przyjdź do nas do sali z cysterną, to zaczniemy. Sala z cysterną. No nie wiem, czy odpowiednio jesteśmy ubrani na tą imprezę? Myślę, że tak. Niech wiedzą, jak wygląda nasza twarz. Że nie jesteśmy człowiekiem. To może sporo wyjaśni, że nam tak dobrze szło. Wszyscy się już zebrali. No i zobaczymy. Ciekawe, czy schłodzili szampana. Jak ta impreza będzie wyglądać. Kurczę, zobaczcie, ilu tutaj tych członków jest gildii. No to słuchajcie. Słuchaj. Zaczynamy. Nie byłem dobry w te klocki, więc będę się streszczać. Stanowisko mistrza gildii oznacza nie tylko to, że będziesz dostawać część łupów, ale też, że zostaniesz przywódcą, który ma trzymać tę bandę w ryzach.
Proponuję zatem, aby stanowisko mistrza gildii przypadło tobie. Delwinie? Zgoda. Lex? Jasne. Czemu nie? Arliach? Oczywiście. Wszyscy są zgodni. Kurczę, miłe to jest. Tylko okrzyknąć cię mistrzem gildii i życzyć ci zdrowia i pomyślności. A teraz wracać do roboty. Chyba na to zasługujesz. Kurczę, to co, nie ma żadnej imprezy? I tak nie pójdzie. Ty, byłeś bandytą, prawda? Dzięki tobie wszyscy jesteśmy bogaci. Zdrowie. Zdaje się, zdrówko. Że teraz to twoja szopka. Powodzenia. No, dzięki, Safir. No, kurde. Odjęło ci rozum. Co? No, co tam, Kara? Nie potrafię sobie lepszej osoby do tego zadania, słowiku. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Jak się mają sprawy po zniknięciu Mercera? Odczuwam wewnętrzny spokój. A to coś, czego nie zaznałam od bardzo dawna. Zamiast bić się z myślami o zemście i karze, czuję jedynie spokój i spełnienie. Oczywiście oddawałam się też swoim dawnym rozrywkom. Spójrz tylko, nie krępuj się i uszczknij coś dla siebie z owoców mojej pracy. No dobra. Miej oczy szeroko otwarte. Wszyscy już pracują na 100%. Idziemy pogadać z Brynjolfem jeszcze na temat szczegółów naszych teraz obowiązków, jakie mamy. Brynjolf, no gdzie leziesz? Czegokolwiek, to wal jak dym. No dobra, to powiedz, jak sobie aktualnie radzi gildia. Rozejrzyj się tylko. Czy twoje oczy widziały kiedykolwiek tak prosperującą gildię? Od kiedy nie ma Mercera Freya, a my mamy wpływy w każdym mieście Skyrim, gildia zaskarbiła sobie szacunek, jakiego nie miała od dziesięcioleci. Przepełnia mnie duma, że mogę być członkiem gildii złodziei i służyć jej nowemu mistrzowi. No dobra, a co powinnam jeszcze wiedzieć? I to tyle. Może to i nieuroczystość, o jakiej można marzyć, ale my nie szastamy kasą, ale prawo. Kiedy skończymy, udaj się do Tonili. Zrobi ci zbroję mistrza gildii. A, i jeszcze jedno. Proszę, weź to. To u nas tradycja. Klucz do skrzyni z haraczem. Czyli musimy jeszcze... To znaczy musimy, nie musimy. Podejdźmy jeszcze do... Gdzie jest Delwin? Kurczę, bo damy mu tam ten posążek. A co u ciebie? Jestem bardzo zajęty. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. No zaraz. Pojedziemy do Tonili. Tonilia ma nam dać strój mistrza gildii złodziei. Na pewno go sobie założymy. Sprawdzimy, co on nam daje dodatkowo. Delwin, ten ostatni ładunek zrabowany na granicy z Cyrodiil był bezwartościowy. To niemożliwe. Wyraźnie słyszałem, jak ten prostak w karczmie mówił, że to transport pełen futer. Powinny być warte fortunę. Ty, Matole, powiedział Bóg będzie jutro. Nie, na wozie będzie futro. To była cholerna karawana z drewnem. O kurde, no nieźle. Dobra, czyżby Delwin. Uczeń przerósł mistrza? Dobra robota. No wiesz co, mam tutaj, mogę ci sprzedać ten posążek pszczoły królowej. No, szukałem tego cudeńka. Jeżeli natkniesz się na inne nietypowe świecidełka, to nie omieszkaj ich przynieść. Obiecuję, że nie stracisz. Proszę, powinno wystarczyć. Dobra, to mamy już pełną kolekcję przedmiotów z wyprawy. Jak odejdziesz bez wykonania... No to Nilia, podobno coś masz na mnie. Coś dla mnie zrobić. Co? Ja mam coś dla ciebie zrobić. Przecież jestem twoim szefem. To Nilia, chyba ci przygrzało. Jak wiesz, gildia się rozrasta i wszystko idzie dobrze. Mamy tylko problem z dobrym transportem naszego towaru po Skyrim. No dobra, to może jako szef muszę się tym zająć. Dobra. To mów, o co chodzi? Nie wiem, czy wiesz. Ale po królestwie podróżuje mnóstwo karawan Khajiit. To sprytni handlarze, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk.
Nie raz handlowałam z ich przywódcą Risadem. Aha, czyli musimy pogadać z Risadem. Dobra. Chcecie prosić o dostarczenie mu czegoś. Wiesz, karawany często przywożą nielegalne substancje. Założę się o ostatniego Septima, że jeśli dasz Risadowi torbę księżycowego cukru, zgodzi się na zrobienie interesu. No dobra. Nie chcę wiedzieć, co to jest księżycowy cukier. Dobra, może coś więcej o tych karawanach powiedz. Chociaż w sumie wszystko wiemy. Dobra, Bryniulf powiedział, że masz coś dla mnie. I dam ci to z wielką radością. Spójrz na to miejsce. Nigdy nie widziałam tu takiego bogactwa. Dzięki tobie jesteśmy bogaci. Proszę. Na pewno pasuje jak ulał. Kaptur mistrza, zbroja mistrza, rękawiczki mistrza, buty mistrza. Dobra. Risad zadanie. Jest ze swoją karawaną. Tylko nie rób tam niczego głupiego. To ciekawe, tylko gdzie jest mój pokoik? Chcemy zobaczyć od razu kolekcję. Kurde, jak zwykle błąd zapach. W prawo. W lewo. Myślisz, złotko? Czy kobieta o twojej... Dobra, wyszczerbiony zbiornik. To zobaczmy tą kolekcję naszą. O, jest, kurczę, podróż sentymentalna. Jest już posążek. Jest okręcik. Nie pamiętam, co to jest. Zdobiony świecznik, wemerska kostka, karafka czerwoniaka, lewe oko Falmera. No i tutaj brakuje nam jeszcze korony, ale to już naprawdę przy okazji wykonamy. To jest po pierwsze Szarego Lisa. Nie wiem, czy wiecie, kto to był Szary Lis. Był to idol Mercera. Nic dziwnego, ta postać pojawia się naprawdę w Elder Scrolls 4 Oblivion. Jest to szef gildii złodziei, a zasłynął. Idzie jak pomyślę. No to dobrze, Bryniów. A zasłynął z tego, że okradł samą nocnicę. Ukradł jej kaptur. Dobra, znowu mnie zaczepiacie. Ja sobie tylko zobaczę jeszcze te stroje, co dostaliśmy. Strój mistrza. Buty, kradzież kieszonkowa. Lepsze o 35%. Ceny lepsze. O, to jest kaptur biznesowy. Ceny lepsze o 20%. Rękawiczki mistrza. Otwieranie zamków. Bardzo fajnie. 35%. I zbroja. Udźwig o 50%. Dobra, to załóżmy. Myślę, że to nie będzie zbyt fajnie wyglądać. Lepszy, bardziej mi się podoba ten nasz strój z Czarnego Sakramentu, ale... Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Kaptur i buty. Tak się prezentujemy. Interesuje cię trening strzelecki? No, mało kazale, jak na mistrza gildii złodziei. No cóż, to myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Gildia złodziei zakończona. Jeszcze jedną rzecz zobaczymy. Zakończenie opowieści, którą wcześniej zacząłem. Czy to ta opowieść, gdzie własnoręcznie pokonały... A zobaczcie, tutaj mamy skrzynię z haraczem. 50 sztuk złota już jest. I ametyst. Także co jakiś czas chyba tu jakaś kasa będzie lądować. Kim ty jesteś? Chyba nie znamy. No nie znamy się. No to opowiedz, dlaczego się do nas przyłączyłeś. Zabawna historia. Podróżowałem drogą z Ivarstedt do Pękniny, gdy zobaczyłem Vex walczącą z watahą wilków. Vex potrzebowała pomocy z wilkami? Cóż, było ich 8, a ona zdążyła już zabić 3, gdy dołączyłem do walki. Razem udało nam się z nimi szybko uporać. Ostatni z nich uciekł, utykając, by wylizać się z ran. Czyli wtedy ci złożyła propozycję przyłączenia. Potem zaś grzecznie poprosiła mnie, bym oddał jej swoją sakiewkę. Wyobrażasz sobie?
Przepychaliśmy się przez jakiś czas. Połamaliśmy sobie bronię, aż w końcu padliśmy na ziemię z wycieńczenia. No to nieźle. Zaiste. Po kilku minutach spojrzała mi prosto w oczy i spytała, czy chciałbym dołączyć do gildii. Ot tak, bez żadnych przeprosin. No ale co, żałujesz tej decyzji? Coś podpowiadało mi, że nie będę tego żałował. Słyszałem, że gildia znów stanęła na nogi i trzyma pod obcasem połowę Skyrim. Powiem ci, że wolałbym już więcej nie krzyżować ostrzy z Vex, ale na pewno nie pogardziłbym jakąś walką. Słabo jakoś interesujące. Nie pokazałem wam czwartego sklepu, który się otworzył, ale to już może przy okazji innej. Zakończmy, tak jak już mówiłem, ten odcinek. Czyli tak, dzisiaj mecz. Mam nadzieję, że Chorwacja wygra z Francją. Naprawdę liczę, że Perisic i Modric tam zrobią robotę. Tak naprawdę ta Chorwacja gra jakby bez napastnika, bo Mandzukić gdzieś lata po środku boiska. Bardzo fajne by było, jakby taki mały kraj jak Chorwacja wygrał Mistrzostwa Świata. Myślę, że byłoby to bardzo fajne. A tutaj, jeżeli chodzi o Skyrim, to już jak mogę to podsumować, to zakończenie? No, jeżeli chodzi o samą Gildię Złodziei, o ten wątek, to myślę, że on jest taki średni na jeża. Jest chyba ciekawy. Zadania są specyficzne, głównie polegają na kradzieżach, na cichym skradaniu. Teraz zaczniemy już wątek nasz główny, czyli ciągle się mylę, ale Taumgard. I tutaj od razu wam powiem, że zastosuję mod, który będzie modyfikował postacie z tego dodatku, szczególnie Serane. Serana powinna inaczej wyglądać. Nie wiem jeszcze, czy to będzie działać, bo nie miałem okazji jeszcze przetestować tego wszystkiego. Mam nadzieję, że zadziała wszystko. No i myślę, że wątek Damgard już będzie bardzo ciekawy. Już zajmiemy się konkretnie wątkiem wampirów i wątkiem obrońców świtów, czyli będziemy takim, można powiedzieć, tępicielem wampirów. Spróbujemy wykończyć wszystkie wampiry w Skyrimie. No i też zaplanowałem też sposób na zakończenie tej serii. Zobaczycie wszystko, jak to się zakończy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.